I witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie widzewskiej podróży do przeszłości. Ja nazywam się Jakub Dyktyński, a po mojej lewej, a w zasadzie naprzeciwko siedzi. Marek Citko. Nie, Marek no, e, Kamil Wójkowski. Ale Kamil ten twój porażający dowcip, poczucie humoru. To dowcip, dowcip rodem. To z... dla niego ludzie siadają do naszego tak. programu, jak do telenoweli. E... Jeśli ktoś myślał, że zjadł najtwardszego suchara, to u nas jest jeszcze gorzej. No, ale możesz się pochwalić, że przy okazji meczu z Pogonią, to ty wytypowałeś najlepszy, najdokładniejszy wynik w zasadzie. Dobre pieniądze byś zgarnął, myślę, tak, u tak. W, w, w naszych nielegalnych zakładach bukmacherskich, tutaj był okiem, e, wytypowałem sobie w w biurze wynik 3 do 3. Tak mi wyszło po tych pierwszych, takich niezbyt ciekawych paździerzach piątkowych, że po, logika polskiej ekstakasji jest taka, że musi być jakiś dziwny mecz, a pasował mi do tego widzę i pogoń, bo I historycznie te mecze zawsze były dość ciekawe i bramkowe tutaj w Łodzi. No i też. No i też ofensywa Pogoni, no się, mogę, mogę powiedzieć, że w nagrodę dostałem od kierownika tutaj biura e, puszkę paprykarza szczecińskiego z logo Pogoni, który nam sprezentował chyba tam, tak? E, rzecznik prasowy czy delegacja Pogoni? <śm> 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 tak, tak, no to była nagroda specjalna, Czasami ale... zestaw oczywiście, bo było jeszcze wino, ale wino zaginęło. No tu od chłopaków z marketingu Pogoni bardziej, <śm> ale te relacje są całkiem dobre, więc te wymiany tych gadżetów, prezentów gdzieś tam następują. Um... Kamil, pogoń za nami, pora na mecz z Jagielonią Białystok. Trochę... Zastanawialiśmy się, jak ugryźć ten materiał, bo trochę o historii pogoni rozmawialiśmy już na wiosnę. To już był moment, kiedy ciągle byliśmy podekscytowani powrotem do Ekstraklasy, ale jednocześnie już zaczęliśmy skupiać się na poszczególnych rywalach. I o Jagiellonii, no też, bo mówisz o pogoni. Ta, o Jagiellonii, tak, o Jagiellonii tak, też tak, tak, tak trochę mówiliśmy. No i, tak. i, i dokładnie tak było. I, I o i tych pewien... wyjazdowych meczach w stoku tej atmosferze w tym stadionie. Bo tylko możemy przypomnieć, że do dzisiaj rekord frekwencji, zliczając nowy i stary stadion Jagieloni, to w Białymstoku rekord frekwencji to jest ten ich Pierwszy mecz w ekstaklasie. Kiedy to był chyba sezon 87, tak 87, chyba jesień, gdy oni weszli historyczny awans i gościli widzę na inaugurację i tam było. Mówią 35 tysięcy, a niektórzy w stoku mówią, że to nieprawda, bo tak naprawdę nikt tego nie liczył i mogło być nawet 40 tysięcy ludzi na tym starym stadionie Gwardii. Potem to był Włókniarz czy coś takiego. No tam. Więc Dziś... widzę, widzę wygenerował największą frekwencję w historii meczu Jagiellonii. Nie Siem... tylko tam zresztą, no. ale em, dzisiaj skupimy się oczywiście trochę, chyba nie tylko tak. na meczach domowych, bo... Gdzieś Chyba to tak, szukając, tylko tak, tle tylko, tak naprawdę. szukając, właśnie punktu zaczepienia w tej rywalizacji Białostocko-Widzewskiej znaleźliśmy człowieka, który łączy oba te miasta. Jest osobą nieprzeciętną, i w historii I to nie jest polskiej. To Tak, nie tym razem. <laughs> post ale również postać medialna. Marek Citko, słuchajcie. O, citko, o tym Citko. Jakbym słyszał w latach 90. No właśnie, 90 Nie no, żarty, no właśnie my tu robimy słuchajcie, powrót do Citko Mani, tak. czyli można powiedzieć, kurczę, gdy analizowałem sobie w domu ten fenomen tego zawodnika, analizując wycinki prasowe, jak to szybko się pojawiło, jak one narastały niczym mhm. góra śniegowa, znaczy lawina, albo fala, to miałem wrażenie, że mam przed oczami po prostu to, co dzisiaj chyba nazywamy po prostu wiralem albo trochę trendem. Często mamy do czynienia albo z sytuacją, że coś pojawia się w internecie, wszyscy szaleją na, 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 na punkcie tej rzeczy, jakiegoś zachowania, tańca, gestykulacji, cytatu osoby. Dochodzi do piku, momentu takiego kulminacyjnego, a potem jest szybki spadek. I my chyba po takiej szarzyźnie komunie w Polsce doświadczyliśmy właśnie tego za pośrednictwem, może nie tylko nawet Marka Citki, ale Maciek Mięciel w Legii, myślę, żeby podobnym zawodnikiem tego, jego słynny plaster. Ty żyłeś wtedy, Kamil, więc tak. skala, możesz mi porównać, czy skala była porównywalna, ale mam wrażenie, że chociażby postać, takie postacie plakatowe działały na wyobraźnię no, w Citko, no tak, Marek Citko wtedy w pewnym momencie dosłownie wychodził z lodów u każdego, czyli można powiedzieć, że e, Marek Citko był na plakatach w każdym e, piśmie, Mary, Marka Citko e, wszędzie zapraszali, no były, były te historie, których u chyba za, takim... Za chwileczkę no... to przypomnimy, bo ułożymy to sobie <grym> oczywiście chronologicznie. E, Kamil, dla porządku, zanim przejdziemy już bezpośrednio do e, postaci pana Marka, chciałbym cię poprosić o e, zestawienie w ogóle meczów e, widze w Jagiellonia i przypomnienia, kiedy my się w ogóle pierwszy raz spotkaliśmy, bo ta historia... No nie jest długa, jeśli chodzi o rywalizację, cho chociaż tych meczów zebrało się całkiem sporo. No tak, tych meczów zebrało się ogółem już 31, bo było też w tym jest 5 spotkań pucharowych. Galiśmy z nimi w Ekstraklasie, głównie było sześć meczów na zapleczu Ekstraklasy 3 w Pucharze Polski i 2 w Pucharze Ekstraklasy no wtedy nazywanym no tak Pumera później Ligi. wcześniej Pucharu Ligi, ale potem już Pucharek Ekstraklasy. No skupimy się na tych rozgrywkach głównie ligowych. No bilans ogólny tych wszystkich meczów to jest 14 zwycięstw Widzewa 18 remisów i 9 porażek, a bilans taki ligowy to jest 11 zwycięzców widzewa, 8 remisów i 7 porażek z Jagiellonią. Pierwszy raz zmierzyliśmy się właśnie na wyjeździe w 1987 roku. To o tym wspominaliśmy. Rewanż tutaj w Łodzi był i pierwsza wizyta Jagielloni w oficjalnym meczu, tutaj ligowym. O, o stawkę to była w marcu 1988 roku, i tutaj na początek, no taki nijaki wynik remis 0 do 0. No i taka ciekawostka, że właśnie. Ostatnio przy okazji meczu z Pogonią wspominaliśmy, że z tą Pogonią na początku nam nie szło i podobnie było z Jagą, bo Białostoczanie tu przyjeżdżali trzykrotnie w tym pierwszym okresie, mówię do końców lat 80., i dwa razy zanotowali remisy, a raz nawet wygrali. Z nami 2 do 1 w tym sezonie, który my zakończyliśmy spadkiem po tych kilkunastu latach prosperity w, w krajowej europejskiej piłce. Potem spotkaliśmy się zaraz z nimi na zapleczu Ekstaklasy, bo oni też spadli. Wygraliśmy wtedy 1 do 0 tutaj u siebie w Łodzi. No a potem był taki epizod w latach 90., gdy oni raz awansowali do Ekstaklasy ponownie. Mówimy o Jagielonii, sezon 9 2 i wygaliśmy 2-0, do, do tego sobie jeszcze wrócimy, bo tutaj postać Marka Citko właśnie się pojawia w tym całym kontekście. Na dobrą sprawę, jedyny raz po stronie białostockiej. Tak, białostockiej, tak, jeśli chodzi o rywalizację z widzewem. No i potem to jest dopiero XXI wiegi. tutaj nawet to, no to już pamiętają młodsi kibice. Ty też przecież pamiętasz już te mecze. Tak, też byłem młodszy. Też byłeś młodszy i pamiętasz te mecze, gdy tutaj wygaliśmy po tym golu najpierw Bartosza Iwana w doliczonym czasie gry w tej drugiej lidze 1-0, no, a potem był już ten taki serial meczów, z Jagielonią w Ekstraklasie, gdy wygrywaliśmy dość efektownie 4-1, 4-2, 3-0. Taki był mecz jeden w 2010 roku na jesień, jak jeszcze Marcin Roba grał, co chyba strzelił dwa gole czy jednego. Tam dobrze grał bardzo Dawydas Szernas, Piotr Grzelczak, mindałga, Gaspanka, Dudu Paraiba. No to wiemy, ta ekipa, co weszła po tych dwóch sezonach w pierwszej lidze. No i wtedy jakoś ta Jagielonia nam leżała, bo to naprawdę było 4-1, 4-2, 3-0 i nawet jak był ten najgorszy sezon, gdy już spadaliśmy z ekstaklasy w 2013 14 to z Jagą akurat tutaj dwa razy graliśmy, bo była ta grupa spadkowa też i dwa razy były remisy 1 do jednego, więc tak naprawdę z Jagielonią w lidze to my nie przegraliśmy, jeśli chodzi o Ekstraklasę, to my nie przegraliśmy od 1989 roku tutaj u siebie, więc bardzo, bardzo dawno temu Jelonia tutaj wygrała i to chyba, i to de facto było jej jedyne zwycięstwo tutaj ligowe mówię o Ekstraklasie na, na naszym Terenie. Tak? Raz jeszcze wygała w pierwszej lidze i raz wygała w pokażę ekstra klasy tutaj. No i tyle: no. bilans ogólnie dla nas jest bardzo korzystny. U siebie siedem zwycięstw, dwa remisy, trzy poważki we wszystkich rozgrywkach, więc yy, tak to wygląda, jeśli chodzi o zarys historyczny, i na tym możemy chyba skończyć. No, no i mm, teraz wracamy już do postaci Marka Citki. Jeszcze... Może napomnimy, że tych postaci, które przewijały się głównie z Białego Stoku do Łodzi, było całkiem sporo. Nie tylko Citko był takim zawodnikiem, który tutaj przyszedł. No ale chociażby e, na samym początku lat 90. w Łodzi wypatrzono kilku młodych zawodników z Białego Stoku, którzy pokazali się całkiem dobrze w pierwszej lidze, czyli ówczesnej ekstraklasie. Ale w następnych wcześniej, latach. wcześniej, wcześniej ten zaciąg pierwszy, tam Jacek Bajer, ten No, napastnik. o tym mówimy. No, to no może no, na przełomie, ale to się Tak, tak, tak wcześniej, bo Jacek Bajer już był. Najpierw oni zagali przeciwko nam, i tam było ich chyba trzech przyszło, ale tak naprawdę Jacek Bajer coś tam próbował, no też, też nie do końca pokazał. No było wielkie rozczarowanie tym zawodnikiem, bo był dość dobrym, skutecznym napastnikiem w Jagiellonii, szczególnie w barwach, właśnie drużyny z białego stoku. No a potem kolejna, kolejne, no to początek lat 90., yy, yy, kiedy przy Daniel Bogusz. I tutaj też to będzie nawiązanie, bo on z Markiem Citko grał jako ten w tej drużynie juniorów w Jagiellonii i kolega z boiska też i tak dalej. Potem przed Marek Citko, no a potem to się tak przyplatało, i się trafił do nas z innego już klubu, Jacek Hańko, który kiedyś był w Jagiellonii. Chyba od nas potem poszedł do nika nie? Ten gruzin, bo on mm -hmm. u nas wypłynął. No Dokładnie było, tak było. Było, było, kilka, było kilka takich Tak było, nie zmyślam. Tak było, ale no, Marek Citko to chyba taka e, główna postać, taka najbardziej no, no, medialna. No bo, no bo dorobkiem to Daniel Bogusz go tak naprawdę trochę, jeśli chodzi o liczbę meczów, to zdecydowanie przewyższa. Znaczy, no. gdy przeanalizujemy trochę postać e, pana Marka, to citki, oczywiście, to okaże się, że. No. Te liczby trochę, trochę nie grają, gdy się, gdy się tak zastadowimy, ale przejdźmy do samego początku i w ogóle, Kamil, czy ty jako osoba, która wychowała się w latach 90., może trochę opowiedzieć, już zostawmy na chwilę liczby, zostawmy na chwilę wyniki mhm. i, i jakby takie suche, suche treści. Czy dla ciebie Marek Citko był super bohaterem? Był kimś, który, kto nieprzeciętnie porusza się na boisku? To był rzeczywiście zawodnik, który wybijał się na tle innych piłkarzy? Tak, zdecydowanie. On, on Pamiętajmy, że jego transfer był taki trochę nie do końca to nie był taki transfer, jak teraz na przykład mówimy, że transfer, że tam zawodnik był obserwowany i wszystko wypaliło, on pojechał na zbupowanie z drużyną, on właśnie do nas przyszedł w trakcie rundy tej jesiennej 1995 roku, zakończonej na wiosnę tym mistrzowskim tytułem, pamiętnym meczem tym pierwszym na Łazienkowskiej, wyganą 2 do 1 wieloma meczami, ale on na jesień jesienią zagrał tylko w pięciu meczach Widzewa raptem i a już, już zostało krzyknięty znaczy pięć pełnych spotkań, tam trochę więcej miał tych występów, ale już został okrzyknięty rewelacją ekstraklasy. te jego niekonwencjonalne zagrania, technika, dryblingi, to właśnie taka bezstrzelność na boisku w pojedynkach jeden na jeden, chociaż jak koledzy wspominają z Widzewa, o czym też za chwilę to o tym powiemy, że on tak na treningach to odstawał, że czasami zostawał z tyłu nawet na jakichś takich mniejszych obciążeniach u Franciszka Smud jakiś na zgupowaniu na w Buku, gdzieś tam biegali po lesie, po górach i on tam gdzieś człapał 100 metrów za resztą stawki, a to był tylko taki w w jakiś trening kilometrowy. No pod tym względem to Dazu się dawał, no zauważało się go nawet z trybun, tak? No jego takie właśnie niekonwencjonalne zagrania. Mówisz o tych liczbach, tak? No, jak sumujemy tych goli, za dużo nie strzelił dla widzewa ogólnie, ale on też miał dużo takich właśnie. On bał udział w wielu akcjach, gdzie albo to było kluczowe podanie, albo on inicjował bardzo te. te, te dawał tą przewagę, która kończyła się akcją bramkową dla widzewa. To, to właśnie te jego pojedynki jeden na jeden, niekonwencjonalne zagrania. No, a teraz mi się przypomina na początek jego pierwszy gol strzelony w barwach widzewa, czyli ten wspominaliśmy to na jesień, ten mecz w śniegu w Stali Mielec, yy, to była jesień 1995 i co on tak spytnie pokonał Bogusia z strzałem piętą, tak? Czy tak jakby tyłem do bramki gdzieś tą piłkę odbił. Inny mecz, gdzie Franka Smuda wyzywali. Z tak, góry. i tam niby do niego rzucali śnieżkami, ale nie rzucali. No i e, tam. ty, ty! No, właśnie, to to. Ta, ta historia. No ale i... sam Smuda wspomina, że jakby on, on sam przewidział, że citko to jest ponadprzeciętny zawodnik i to on walczył o to, żeby go ściągnąć, bo jeżeli gdy czytamy w cytatach z epoki, możemy dojrzeć, widzę, walczył w Lidze Mistrzów, Potrzebował ponad przeciętnych zawodników, a citko właśnie taki był. Poza tym świetnie się z nim pracowało. Marek przykładał się do treningów, można też z nim było pożartować. Fajny, utalentowany chłopak. Sitko to... z kolei o Smudzie. Trener Smuda zarażał nas swoją charyzmą. Ufał zawodnikom i dawał im swobodę, a w razie niepowodzeń brał winę na siebie. Nie miał pretensji, jeśli tylko widział, że piłkarz daje z siebie wszystko. I Gdy tu... zawodziliśmy, krytykował Bo... nas w szatni, a przed dziennikarzami bronił no tak, ludzki pan i taki obrońca. Ojczyc. No i jak się zwrócił smuda do citki, gdy, gdy zachęcał go do przyjścia do widzewa? Sprawdź, o której masz pociąg, pakuj się i przyjeżdżaj do Łodzi. No, jak to Cytaty wielkich Polaków. Tak, tak. <grychy> Ale to, i tutaj musimy wrócić do, do, tych, do tego Podlasia, przełomu 80-tych, ducha puszczy i tego, jakie takie odrodzenie przeszedł też duchowe i mentalne. Myślałem, Marek że Citko. Mniej, miejscowy rynek muzyczny. Tak, 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 tak. Bo, bo tutaj trzeba wrócić od tego, bo yy, Marek Citko był takim wystrzałem dla wielu kibiców. My już wtedy żyliśmy jako tacy nastolatkowie takimi rzeczami jak yy, srebrny medal w Barcelonie, tak? mówimy o tym pokoleniu z 92 roku Kadrianusza Wójcika, a zaraz była kadra trenera Zamilskiego. 1993 rok, u 16 tam gał Maciek Terlecki, tam gał Wyczałkowski, to, którzy potem gali w widzewie. Mówimy o drużynie, która zdobyła Mistrzostwo Europy do lat 16. Ale tam w tym, gdzieś tam w tych drużynach tych młodzieżowych i juniorskich, takich co sięgały po medale, no ale no wiadomo, albo Marek Citko był za młody, albo gdzieś tam się już nie przebił. A tutaj trzeba wrócić do tego, że. Marek Citko w pewnym momencie naprawdę był, mówię o początku lat 90. wielkim talentem polskiej piłki, bo on wtedy, warto wspomnieć, że w białym stoku na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku bardzo dobrze pracowano z młodzieżą. Oni wtedy zdobyli najpierw w 1988 roku pierwsze mistrzostwo polskich uniorów starszych, ta drużyna Jagieloni. I w 1992 po raz drugi sięgnęła po ten tytuł w finale. W dwóch meczu pokonali, uwaga, Orła Łódź. Ale to zdecydowanie tam był wynik 4-0 i 6-3. Kto gał w tej Jagiellonii, która zdobyła ten tytuł mistrzów polskich juniorów? To byli... To byli wtedy głównie niespełna osiemnastolatkowie. Niektórzy dopiero co świętowali. osiemnastkę. to są Marek Citko, Daniel Bogusz, Mariusz Piekarski, potem też reprezentant Polski, znany menadżer, piłkarz Legii, Warszawa. Filantrop. Tak, Jacek Hańko, solidny ligowiec, szczególnie w barwach Stomilu-Osztyn. Potem na moment pojawi się też widzewie. No i przede wszystkim też Tomasz Frankowski który no, zrobił karierę dość, dość, dość bardzo dobrą. I jeszcze był taki Bartosz Jurkowski, solidny obrońca z długimi włosami, bo on się nie ukrywał tego, że na fali, gdy wszyscy prawie piłkarze słuchali muzyki dyskotekowej czy disco polo, on słuchał heavy metalu, jeździł na koncerty Metaliki i innych, bardzo ciekawa postać. Bartek Jurkowski potem był przez lata opoką defensywy i kapitanem najpierw w Stomidło, potem w Petrochemii Płock, dzisiaj w Wiśle Płock. I no było takie złote pokolenie tych, naprawdę tam się, tam, tam wychowano multum piłkarzy, jak Widzimy Polaków, którzy zrobili przynajmniej przyzwoitą karierę w polskiej lidze, a część z nich za gościa reprezentacji polskiej wyjechała do zagranicznych klubów. No i w tym momencie Marek Citko, jeszcze przed zdobyciem tego Mistrzostwa Polski był znalazł się w orbicie zainteresowań trenera reprezentacji do lat 18. Wtedy tą kadrę prowadził trener Wiktor Stasiuk, znawca pracy z młodzieżą. No i on budował kadrę od U-18, w której Marek Citko występował, no tutaj się naprawdę, tutaj jest też tylu się przewija tylu tych y, wtedy młodych chłopaków, a w przyszłości też widzewiaków czy znanych z boiska. W bramce był albo Sawego Olszewski, albo Arego Nyszko, Adam Ledwoń świętej Pamięci. to pamiętamy go z gks Katowice, y, był Marcin Kaczmarek, Obecnie trener Lechii nasz były trener do niedawna, też grał razem z Markiem Citko w jednej drużynie. Jacek Hańko właśnie, Daniel Bogusz, Sławek Wojciechowski z GKS-u Katowice, który dobrze egzekwował rzuty wolne, potem nawet grał w bajernie Monachium, potem do tej kadry dołączył jeszcze Olgierd Moskalewicz. no Było tych zawodników no, z Pogoni Szczecin znana postać. To była naprawdę dość ciekawa kadra i Marek Citko w niej grał regularnie, jak tu widzę na przykład w eliminacjach, Mistrzostw Europy do lat 18, graliśmy z Irlandią, wygraliśmy 5-0 i strzelił gola, grał przeciwko też nawet reprezentacji ZSRR, strzelił gola Norwegii, no on w tej kadrze U18 przez dwa sezony był, no ale potem coś się stało z panem Markiem, że wtedy tak było w PZPN, że trener był z kadrą, czyli Wiktor Stasiok zaczął tworzyć kadrę U20 i większość tych nazwisk tam się znalazła. Marka Citko już tam nie było i on już nie przeszedł dalej do U21, gdy tam graliśmy e, potem z Portugalią, Holandią, tam w latach Ale 90 No, Może to powtarza się trochę ten kasus, o którym wspomina chociażby Tomasz Łapiński w takim artykule, który mm, popełnił na temat Marka Citki, że może on na treningach nie wyglądał dobrze. <laughs> Przepraszam. I, I może to, że mm, Marek Citko tak zaskoczył całą Polskę było również, no cóż, no, no, zaskoczeniem dla, dla środowiska piłkarskiego, bo być może on nie rokował na tak dobrego zawodnika, który za chwilę odbierze nagrodę sportowca roku, zdobędzie dwukrotne Mistrzostwo Polski. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No, no tak, no to tak, tak było opisywane, że właśnie on, oni się z niego, yy, on tu wtedy no, mówi... Znaczy fakt jest taki, jest to trochę przemilczane, w, że, że Marek Citko w końcu gdzieś tam stopuje w tej karierze reprezentacyjnej, wróci już do seniorskiej, ale w, w tych szczebelkach gdzieś tam jest y, zastopo, zastopowany. Swoją drogą, w kilku krajach europejskich do dzisiaj jakby poku, pokutuje się, może ym, prowadzi się reprezentacje właśnie w ten sposób, że trenerzy rosną z nimi, aż do tam jakiegoś szczebelka, a potem od nowa do wychowania nowego rocznika, co jest moim zdaniem dobre, bo najlepiej wiedzą, jak ci zawodnicy się prezentują. No ale wróćmy do no tak, Marka tak. Citki, który mam... na początku w widzewie miał sporego rywala, jeśli chodzi o pozycję. No właśnie, a Kamil na jakiej pozycji w ogóle grał Marek Cidko? Bo dla mnie to jest trochę ciężkie do zdefiniowania, jeśli mam być szczery. Dla mnie też. No. <grafy> nie wiem, czasami to było gdzieś jakiś taki, nie wiem, fałszywy skrzydłowy, czasami taki cofnięty napastnik. Trudno coś powiedzieć o nim. jak to... Czy to był taki naprawdę napastnik? Na przykład te, te gole tak się nie przekładały. Przeglądając skróty, przed dzisiejszym programem często go widziałem przy linii, jak kręcił tymi obrońcami, schodził często do środka. Ale chociażby w meczu, no trochę przeskoczymy w historii, ale na Wembley on świetnie zamyka akcję. No będąc trochę tak wysunięty napastnik. No on on na w przed przeciwko nam w tysiąc, tym, jedyny jego występ. To był ten sezon 1992-93, kiedy Jagiellonia trochę zbudowana kadrowo w połowie na tych młodych piłkarzach weszła do Ekstraklasy, ale no była tam totalnym takim naprawdę beniaminkiem nowicyszem, który dostawał no tak powiedzmy kolokwialnie bęcki. Tam były potem na wiosnę wyniki, że oni przegrywali 1 do 7 z GKS-em Katowice, po 0-5 z Lechem Poznań i ŁKS-em Muś, te niektóre mecze u siebie, więc to był taki zespół no który Odstawał zdecydowanie i Marek Citko grał tam jako jedenastka. Na się z numerem 11, z takim, na takiej pozycji też tutaj przyjechał, zagrał w Łodzi. Jedyny występ przeciwko widzewowi. Taki mecz bez historii. Jagielonia tu przegrała 0 do 2, bo na jesień jeszcze nie zagrał w Białym Stoku przeciwko nam. No ale to była ta drużyna, właśnie, gdzie grali ci wszyscy piłkarze typu właśnie. E, tam był jeszcze Hańko, Tomasz Frankowski, Mariusz Piekarski. Daniela Bogusza już nie było, bo już e, był jakby, już, już był chyba w widzewie wtedy, jak się nie mylę. Nie zagrał przeciwko nam. kto był Rym. głównym rywalem do składu dla Marka Citki? Marek Koniarek? Chyba nie. Marek nie, nie był jego No Gdzieś tam spotkałem się z taką tezą, że oni byli skonfliktowani w szatni, że raczej się nie lubili. No Może Masz... się nie lubili, ale tego tak tego, tego, tego nie, nie, mm -hmm. nie kojarzę. No ale mamy koniabek mamy Był właśnie takim klasycznym, że mamy koniawek nie miał takiej. Marek... No nie, właśnie, ale dla mnie to był i... taki klasyczny to list pola karnego. Czekał na piłkę, czy znaczy, czekał na piłkę? Wiedział, gdzie poczekać na piłkę, przecież to to wszystkiego. on, on czatował, czatował? wiedział, i gdzie zrobić Nogą, dwa... ręką, tak. głową, wpakować do siatku. dwa, trzy kroki, A jakieś tego się nie wiem. I... ciekawy, czy jako osoba, która gdzieś tam obserwowała to za młodu widziałeś jakąś taką rywalizację, ale jeżeli nie pamiętasz, to możemy przejść dalej. Nie, może on posadził na ławce Piotra Szarpaka mi się wydaje. Za niego wszedł właśnie w swoim debiucie i najpierw z ławki w meczu z Pogonią Szczecin. Na Szarpak już trochę w drużynie był. Tak, był, był. Już 5-6 lat miał za sobą. Widzew rośnie. Ma na koncie już wicemistrzostwo Polski. No i przychodzi do tego szczytu formy Widzewiaków. Sezony 9-5, 9-6, 6-9-7. No i razem z Widzewem rośnie też pozycja Citki. Tak, tak. Marek Citko przychodzi jesienią, mówię, 95. boku już jest okrzyknięty. I jeszcze taką... u trenera jesienią 95. No, on też smuda. To już już smuda. za smudy, czyli za tak smuda. jak powiedzieliśmy, Tak, okay. tak. No właśnie o to chodzi, że on przychodzi po swoim najlepszym mhm. sezonie w Jagiellonii. Jagiellonia wtedy po spadku tam tak się trochę okrzepła na zapleczu tak klasy. Miała ze sobą taki sezon w woli takiego mocnego średniaka. Mówię 9.4, 9.5 i Marek Citko de facto miał wtedy swój najlepszy sezon, jeśli chodzi o liczbę goli, bo strzelił 8 goli. Był najlepszym strzelcem Jagieloni. No może też to widać, że było takie odbicie formy u niego, bo, w, bo w te dwa wcześniejsze sezony po spadku miał tam dość przeciętne w białym stoku. No to był chyba ten jego okres takich tych różnych pozabojskowych, ale to jeszcze sprawa, ale to do tego może jeszcze coś tam napomnimy. No i przychodzi do Widzewa, wchodzi z ławki rezerwowych w meczu z Pogonią, z tego pierwszego gola, mówiłem, piętką w meczu ze Stalą Mielec. No i już na wiosnę, po przepacowaniu zimy razem z drużyną Widzewa, w wielu wspólnych treningach, poznaniu się z zespołem, no i już jest taką, no... No już jest gwiazdą tego zespołu, która regularnie chyba w pierwszym składzie. Właśnie jak zobaczyłem to on na wiosnę 1996 roku w gałgał w każdym. Jak on, co ciekawe, jak on wszedł w tym meczu z Pogonią, to była chyba tam, nie wiem, dziewiąta czy dziesiąta kolejka, to on potem zagrał już do końca sezonu wszystkie mecze, we wszystkich meczach, większość pełnych. I on na koniec miał bilans... 26, mecze, 26 meczów w tym sezonie mistrzowskim pierwszym i, i 5 goli, tak? No nie, strzelał gole wtedy Górnikowi Zabrzytu u siebie, to pamiętam to spotkanie, bo oglądałem na żywo taki gol z linii pola karnego od razu, yy, no dostał, wyłożył, wyłożył mu ktoś piłkę i po prostu huknął od razu tak po ziemi. Potem był go strzelony Lechigdańsk. Yy, też pamiętam tu jego występ, yy, bardzo dobry przeciwko GKS-owi Bełchatów, 5-0 wygraliśmy, on strzelił dwa gole i tak naprawdę jest to jeden, jego jedyny bramkowy dublet w barwach widzewa, bo tych goli tak za dużo że nie było. No i strzelił jeszcze Kraków na wyjeździe. No w tych kluczowych meczach, ja wiem tam Łazienkowski, no był ważną postacią, ale Gola nie strzelił. No i taka ciekawostka. Latem przed tym nowym sezonem, kiedy mamy walczyć o Ligę Mistrzów, kiedy mamy bronić mistrzowskiego tytułu. Gramy w Włodzisławiu śląskim meczu Super pucha Polski z ruchem Chorzów, jest 0-0 rzuty karne. I tak można powiedzieć, że jedno z ważniejszych takich wymiernych trafień Matka Marka Citko, piąta seria rzutów karnych. Marek Citko właśnie strzela na 5 do na piątego. Ten. Za chwilę Jaworski z ruchu nie strzela i yy, widzę, wygrywa swój jedyny i pierwszy jedyny jak dotąd w historii Super Puchar Polski, bo ruch Chorzów wtedy był zdobywcą pucharu Polski, galiśmy z nimi jako mistrzowie, więc. E, taka ciekawostka. No a potem już jest to, wiesz, no to już to, to, to o czym e, dużo osób wie i to co, to, co się wydarzyło, czyli ta pamiętna jesień 1996, tak, czyli najpierw gol strzelony, Brandby na wyjeździe, który dawał nadzieję i dał ostatecznie dużo pomógł w awansie do Ligi Mistrzów. No i potem gol w debiucie w Lidze Mistrzów w fazie grupowej. Ten gol taki strzelony z, z, tuż za linii pola karnego chyba w Borussii Dortmund. No i gol, który go tak naprawdę stworzył, czyli ta bramka strzelona z 40 metrów, z niemal połowy boiska, gdy przelobował tutaj na tym stadionie Jose Molina, bramkarza Atletico Madrid w meczu Ligi Mistrzów. Gol, który był pokazany podobnie Domie Żwiruś tam kilkudziesięciu czy kilkudziesięciu stacjach telewizyjnych wtedy na świecie, jako taka migawka z tej kolejki Ligi Mistrzów. No do dzisiaj jest wspominane, tak, coś. Tak. pojawia się... No i chwilę e... później no, Marek Citko już zaczyna grać też reprezentacji Polski, do dorosłej, prowadzonej przez Antoniego Piechniczka. E, gramy wtedy w eliminacjach do mundialu we Francji, mamy w grupie Anglię, no i gramy ten słynny mecz na Wembley, on tą przyjmuje tą piłkę, przekłada sobie, strzela, pokonuje Davida Simana i, i Polska... I strzela pierwszego gola dla polskiej prezentacji na Wembley od czasów tego słynnego gola Jana Domarskiego, gdy wyeliminowaliśmy Anglików i wyszliśmy do finału Mistrzostw Świata. No i tutaj było porównanie. Ten mecz przegraliśmy 1-2. Ostatecznie ten w tym titku strzelił gola, no ale to jakby zbudowało tą jego legendę. No to, 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 to już znaczy, to. Już powiem takie... tak, to widać w ogóle w urywkach gazet. Widzę, zdobywa pierwsze, trzecie, a pierwsze w latach 90. Mistrzostwo Polski. Zaczyna się walka o Ligę Mistrzów. No i wszystkie te kolorowe gazetki, Brawo Sport, tak, te wycinki, wszędzie jest CITKO. Tak. Jak jeszcze przed chwilą, obiektywy skupiały się na, powiedzmy, Tomaszu Łapińskim. Marku Koniarku jako Marku Koniarku, tak, dokładnie. Tak. W każdy artykuł opatrzony jego zdjęciem, ewentualnie jakimś bohaterem. Jeszcze Andrzej Michalczuk się przewija, Piotrek Szarpak, potem tylko CITKO. Wszystkie obiektywy skupione na jednym piłkarzu. Ciekawe, jak zawodnicy do tego podchodzili. Tomek Łapiński w tym wspominanym artykule Bakteria w bucie. Tak, w kopalniach chyba, tak? Tak, magazyn w, 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 w kopalnia Wspominają, wspomina, tak. że trochę ich to bolało. No, możemy powiedzieć, że nie znaczy, może nie mogący, chcący poradzić sobie z, tą, z tym zainteresowaniem mediów, tysiącami listów, zainteresowaniem dziewczyn, dziennikarzami, którzy czatowali na niego ym, pod, pod, no, pod, pod... Poza tym oni byli tym. Zdziwieni, przecież żartowali, że to był pierwszy piłkarz w Polsce, który miał prywatnego rzecznika pasowego. To Tomasz Zimoch. Tomasz Zimoch, słynny kończ panie Turku, i tak dalej. On przecież tu przyjeżdżał, bo jakieś konferencje. konferencje. tego Czy mało kto w ogóle pamięta o tym. To jest w ogóle Teraz chyba nikt tu nie ma nawet prywatnego rzecznika pasowego. Teraz są agenci. Agenci, no. Ale faktycznie wtedy nie było w ogóle agentów piłkarskich poza Andreasem Grejewskim. Tak, tak, tak. Ale no. A teraz dzisiaj to jest już standard, bardzo młodzi zawodnicy mają już menadżerów, którzy im kreują całe życie jakby takie PR-owe, wtedy to był szok. Tak? No, no ale e, zmierzamy do tego, o, o, czym, o czym mówisz. E, Marek Citko wtedy właśnie tak mówi, że oni gdzieś tam się pojawiali na jakiejś dyskotece, czy w jakimś klubie, tam, żeby odreagować sobie po jakimś meczu ekipą z, 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 z drużyny, no to zawsze już się pojawiał wianuszek ludzi koło, koło Marka Citko, szczególnie rozwrzeszczanych nastolatek, które tam chciały od niego autografu, każda chciała się z nim żenić i tak dalej, chociaż Marek Citko miał już wtedy narzeczoną, Sympatie. czy tam sympatię, już był taki ustatkowany i przyszedł ten okres burzliwy w swoim życiu. Znaczy to jest w ogóle niesamowicie, no. niesamowite, bo tak, o, nie wspomnieliśmy trochę o tym burzliwym okresie, kiedy on miał problemy... Z hazardem, z trochę chyba tam też z używkami typu alkohol, no dyskoteki i tak dalej. to właśnie chyba ten okres, to był ten okres w potem odnalazł spokój i wierzę. wierzę, tak. No z tego się trochę podśmiewano też i tak dalej. Tak, no. No, chyba w sobie tak jest do dzisiaj trochę. Jeżeli ktoś jest taki bardzo mm, otwarty, jeśli chodzi o. To, stara się nawracać i jakby tak. mm, przekazuje tą Eucharystię, to trochę ludzie tak patrzą trochę No tak, stasę. tam jakaś dziewczyna do niego podeszła, zaczęła jakąś gadkę, a ona, ojciec, tak. znasz? znasz? No, ojciec nasz znasz? W środku to, klubu, tam, a tutaj. Tak. No, no, pamięci, no to jest coś rzeczywiście, co. Nikt nie spodziewał się białostockiej inkwizycji. No bo to był taki trochę mm, kolorowy ptak. No właśnie, czy kolorowy ptak? Chyba nie. To, to... No nie, bo on, właśnie, no, bo on właśnie nie do końca spełniał tego, co by dzisiaj chciały tabloidy, czy taki pudelek, PL i ktoś takiego. Tak, tak no, bo tu nie było rozstań, tak, tu nie wypasionego było wypasionego Rolexa na ręce i jakiegoś mega, mega fury, była taka taka spomność jednocześnie, no wow to jednak to jest piłkarz, który skupia na siebie czy sportowiec całą wagę, no bo, no bo kwintesencją tej całej citkomanii, no to był ten nieszczęsny plebiscyt, gdy, gdy się poróżnił, telewizja polska z redakcją Przeglądu Sportowego i chyba ten plebiscyt Przeglądu Sportowego na kilka lat gdzieś tam przyszedł do innej stacji, nie wiem, czy to było do Polsatu, czy do czegoś, o coś tam chodziło i, i wymyślili sobie ten plebiscyt tego sportowca, najpopularniejszego sportowca roku, bo sportowiec z roku jako taki tytuł to należał do Przeglądu Sportowego od lat, plebiscy przedwojenny z no, i było to głosowanie audiotele. Ktoś tam potem skomentował, że to było idiotele. No, bo Marek, cicho strzelając dwa gole w przegranych meczach, efektowne, czyli na Wembley przeciwko Anglikom i Atletico w lidze mistrzów. Zostawił w polu m.in. podwójną medalistkę Igrzysk Olimpijskich wtedy no 90. I, I właśnie to jest też pokazujące bardzo że... zażenowany trochę tą sytuacją. Się Są wydaje. tu ludzie, którzy zdobyli złoty medal, ja nie zdobyłem. Są tu sportowcy, ktu, sportowcy, którzy byli na Igrzyskach, ja nie byłem. Głupio mi odbierać tę nagrodę, mówił zmieszany citko, gdy ze statuetką w ręku stał przy mikrofonie. No i to też tak budowało chyba. Czy no ty tego mówiłeś o, tej, o tym zjawisku wirala, takich rzeczy takich medialnych, a nie do końca wymiernych, mówię, sukcesy. No i to był przykład pierwszy. Cały czas katowano ludzi tymi, nie było internetu, cały czas ludzi katowano w telewizjach tymi powtórkami tych, jego, tych, tych jego efektownych goli, tak. nie było wtedy wielu te, bodźców, ta, kanałów tylko, odbiorów, ty, tylko telewizja, no ewentualnie radio i prasa. Mówiłeś tak, jak mówiłeś, otwierałeś Brawo sport, mega sport, czy Przegląd sportowy wszędzie, piłka nożna, wysypywał. Pamiętam sam jak to zbierałem jako na statek. Więcej plakatów właśnie było Marka Citko, tak, bo nawet były takie wielkie, bo składowe, co wtedy wchodziły na polski rynek, każdy sobie to wieszał w pokoju, bo miałeś wielki plakat na całe drzwi, tak, drużyny albo Marka Citko. Nie było tam dużego plakatu Tomka Łapińskiego, czy kogoś takiego, tak jak wspominamy, no nie z drużyny Widzewa. I właśnie, no, yy, to wywołało to, że Ludzie bardziej zapamiętali, gonisz no, tych naszych takich prawdziwych. też, znaczy prawdziwy, No, też takich mega bohaterów z tych igrzysk olimpijskich w Atlancie, udanych, no ale no, wiadomo, jaką popularnością cieszyła się piłka nożna. Pewne sporty w Polsce się cieszą popularnością tylko na okres igrzysk olimpijskich, jak są sukcesy. Potem ci sportowcy, typu jakieś strzelectwo, zapasy judo, no niestety nikną z tego światła kamera, a piłkarz cały czas jest gdzieś tam pokazywany. No, ci itd. pozostałe sporty zawsze się zawsze denerwują, tak jak teraz fajdek, nie? Tak, Trochę tak. w ten sposób, że. Nie są doceniani, a zawsze, jak jakaś dyscyplina osiągnie sukces, jak powiedzmy Mistrzostwo Europy, medal, to się pojawia dyskusja w mediach, czemu ci sportowcy nie zarabiają tak dużo jak piłkarze, i że to jest bardzo krzywdzące. Tak jest. No i zostawmy to, no bo to kibice wybierają de facto i oni wybrali wtedy marka Citkę, wrzucili go na piedestał, a gdy doznał bardzo skomplikowanej kontuzji, tak. to, to z tego piedestału go zrzucili i zainteresowali się czymś innym. No tak samo wygląda to. To teraz, no, kariera życie, aktorska, tak, spo tak. sportowa. Życie nie znosi próżni i taka jest prawda życiowa. Dużo I... jest takich jednostrzałowców, tak. osoby, które da dajmy na to zagrały w jakimś filmie, są z, z niego znane, a potem już w innym filmie albo, nie mogą zaistnieć. Albo, albo słynne zespoły muzyczne z jednego przeboju, które potem przyjeżdżają po 40 latach i nadal grają ten cały I cały koncept, dopiero się że ludzie czekają na tą jedną A piosenkę. pod sceną Kamil Wójkowski. Tak, tak, no jasno, wiadomo. No ale ty, masz Warto rację... chyba wspomnieć teraz o tym momencie tak, trochę upadku, tak, bo tak, tak. on citko podczas tej gali zapowiedział, że nie, nie odejdzie z Polski i zostanie. Lecz tu w się zewie. zaczyna ten, ta, 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 ten, ten pierwszy bazylijski serial w, w historii polskiej piłki pod tytułem transfer, Wielki transfer, do którego nie doszło. No i tu jest Marek Citko. Cztery właśnie, kluby już sprawdziła. No rywalizowały kluby, o osiągnięcie Citki Inter, Milan po przecinku, Arsenal. Bayer Leverkusen, ale najkorzystniejszą ofertę według tu, 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 tu źródeł było, była oferta z Blackburn Rowers. No i tutaj Blackburn Rowers, to przypomnijmy, to był zespół, który w 1995 roku zdobył mistrzostwo Anglii, przełamując ten taki duopol Arsenalu, Manchester United, Alexa Fergusona. To była i... drużyna z Alanem Schirrerem. Tam i Husem t... Satonem w ataku, tak. No twójką. i prowadził ich yy, legenda Liverpoolu, czyli, yy, o Jezu, mm. nie Graham Sannes, tylko Ah... Uh... O Jezu, daj mi sekundkę, zaraz sobie przypomnę. Cześć, wtedy ten... W każdym razie... Kevin tko... nie. nie. Nie, 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 spokojnie. Zaraz, no zaraz... i wtedy w Lidze Mistrzów w grupie z tak, Legią Warszawa ale na i ale w następnym sezonie już szło im bardzo słabo. Walczyli, słabo, tak, tak. Walczyli o utrzymanie. Bo tam był bogaty właściciel, który tą kasę wpompował, dlatego tego Alana Schirra wyciągnął chyba z Newcastle czy skądś, tak samo Chris'a Satona z Norwich City. On kupował po prostu czobowych zawodników, takie chciał stworzyć taką taką właśnie... Pier... To była taka pierwsza próba jakiegoś takiego zespołu ala obecnej Manchester City czy wcześniej Chelsea Londyn, tak? wcześniej zespół gdzieś tam z tradycjami. Kenny Douglas, tak, no właśnie, on, on był ich trenerem. Tak. No i to jest w ogóle jedyny zespół poza Leicester, które zdobyło od, od powstania Premier League, League tak, ty, e, mistrzostwo. Poza tą taką wielką czwórką, Dokładnie. czy tam piątką, tak? bo tam mówimy o tych dużych. E, no i e, niewiele osób to pamięta, ale Citko w ogóle wyjechał tam na trening. Tak. Wrócił tak, do Grajewskiego, tak, tak. który wtedy wypychał go z Widzewa, żeby zyskać 4 miliony funtów, co w ogóle wtedy było kwotą astronomiczną. To były 4 miliony funtów, czy złotych funtów? Tak, sam piłkarz miał dostać milion funtów. I... No to, to było wtedy niewiarygodne, to był, to był transfer, to by na pewno przybył ten najdłuższy transfer, to wtedy chyba Boniek uchodził za najdłuższy transfer na w polskiej piłce, bo to było... 1,8 miliona no, dolarów? Coś takiego, tak, tak, bo to było długo niezdetonizowane, jeśli chodzi o, o ten transfer Bońka do, do... No to też pokazywało właśnie, jaki był głód takiego jakiegoś docenienia nas, tak, no bo e, kiedy był transfer Bońka, 83 roku, a tutaj mamy 96, przez 13 lat nikogo w polskiej lidze nie sprzedano za takie pieniądze gdzieś tam, wiesz, za Ale granicę. Ale sam no. Smuda wspominał, że... Citko wrócił na zgrupowanie widzę was tego wyjazdu z Anglii i mówił: Trenerze, oni tam na każdy zamach lecieli. No i wiesz, jestem bardzo ciekawy, jak wyszłoby to zetknięcie ze zawodnika z Polski, całkiem dobrze ułożonego, ale jednak wiemy, że miał problemy chociażby z motoryką, co wspominają jego koledzy tak, z boiska, tak, tak. z tą angielską piłką. Bo wiesz, trening, tam z wody. to Bo to jest wtedy jedno, była ale... jeszcze tak naprawdę ta angielska piłka Tam tych zagranicznych piłkarzy, to dopiero było niewielu. Jak byli, to tam po kilku takich dobrych duży I tam nadal to wszystko nie mówię, że tam się opiewało na długiej ladze tego, ale tam była naprawdę taka twarda walka jeszcze w dobrym starym angielskim stylu, że kości trzeszczały i ja to się zdziwiłem, bo myślałem, że go tam dużo chłopaków mówi o to znajomych. że on tam pójdzie go tam z koszą. No i teraz no. tak, kończy się, citko odmawia Blackburn, pojawia się oferta z Liverpoolu. Miał tam pojechać w maju na testy, no ale kontuzja ścięgna Hillesa, która już gdzieś tam w styczniu daje o sobie znać, ci tylko mimo zaleceń lekarzy A. wychodzi na boisko, yy, gra dalej, yy, no ale Cóż, no w meczu tutaj... z Górnikiem Zabrze dochodzi do... I, i tu właśnie takie memento trochę, bo... Yy... Nie no, on żyje. No tak, żyje, ale tutaj mam tutaj mówię, mamy, to jest, z, to jest wydruk z wiadomości Dnia Łódzkiej Gazety, gdy Misiu, so, Misiu Sonia Szparagini, kiedyś to cytowałem fragmentami, to jest... Yy... Gdy Tomasz Łapiński, kapitan widzewa, ocenia drużynę swoich piłkarzy, trochę tak żartobliwie, kolegów z drużyny po tym pierwszym Mistrzostwie Polski w 1996 roku. I tutaj, właśnie Marek Citko, no tam, że go nazywali brat Marek, bo to chodziło o tę religijność, ale mówi, że e, kiedyś wołaliśmy też na niego gipsiarz. Początkowo po przejściu do widzewa, po każdym meczu miał skurcze. Bo jego mięśnie nie były przygotowane do tak dużego wysiłku, dlatego na drugi dzień miał nogi jak z gipsu. No i kurde, no trochę to się potwierdziło niestety, to co tutaj Tomek Łapiński mówił, że no Marka Citko może omijały te kontuzje, jakieś urazy w tym pierwszym sezonie. Najdziwniejsze, że on tego urazu, który załamał jego karierę, no doznał... Yy... Bez kontaktu z zawodnikiem, bo to był mecz z Gobnikiem Zabrze, tak powiedział, to, to opisywał właśnie Tomasz Łapiński. Jakiś przeciętny ten nasz mecz ligowy, walczymy wprawdzie o mistrzostwo, o punkty, gramy na wyjeździe, słońce, atmosfera taka no trochę tego i nagle gdzieś tam taki moment niezauważalny dla wielu, że on skacze do piłki sam i nagle się już, my gramy dalej i tak kątem oka widzę, że on już leży, tak? I tam się skręca z bólu na boisku, no i to już był jego początek końca, jeśli chodzi o jego taką karierę sportową niestety, no tak to wyglądało. Ciekawy fragment znalazłem jeszcze w jednym ze wspomnień dotyczących CIT-ki w trakcie kontuzji, bo oczywiście tej urazowi przyglądały się media. I Tomasz Zimoch w towarzystwie zagaił do pewnej dziennikarki w imieniu Agnieszka, która zrobiła duże wrażenie zarówno na cicce, jak, jak i na wspomnianym Zimochu. No i Zimoch dusza towarzystwa szybko utknął misterny plan. Zaprosimy ją na mecz widzewa, a później gdzieś razem wyskoczymy, wtajemniczył kolegę. Tak się właśnie stało. Później Agnieszka, już na zaproszenie Marka, zjawiła się na imprezie z okazji zakończenia sezonu. Kiedy piłkarz doznał kontuzji, regularnie odwiedzała go w szpitalu. Dziś są udanym małżeństwem. No i w trakcie kontuzji to był właśnie jeden z tych sprzymierzeńców, którzy wspierali Citkę bardzo, bardzo mocno w powrocie do zdrowia. No i de facto to nie jest koniec kariery piłkarskiej Marka Citki, ale koniec Citkomani. Tak, koniec Citko Mani Marek, Citko ginie, tu już są takie te słynne zdjęcia z tego świętowania mistrzowskiego tytułu, bo tam też była jakaś uraz, miał po tym w końcówce sezonu, miał też Maciej Szczęsny, co ta feta po tym zwycięstwie, 3-2 na Legion i tutaj ten mecz na koniec sezonu z Wakowem Częstochowa, wygany 5-1 do i... Jak jest to węczanie tych wszystkich trofeów, tych nagród za to długie mistrzostwo w latach 90. to Marek citko porusza się na stadionie. O kulach. w koszulce widzewa, ale o kulach, podobnie jak Maciej Szczęsny, bo mówiłem, bo on też tam miał jakiś Was. I Maciej, no i tak naprawdę Marek citko zniknął na cały, na cały sezon. No nie, nie było go w końcówce sezonu, czyli nie było go w tym, na tym słynnym meczu. Nie w tym słynnym meczu na łazienkowskie wyganym przez Widzew w 3 do 2. Potem go nie ma w tych pucharowych starciach z parmą, tam z Udinezę. tak? Nie ma go w sezonie 9,7-98. W tym Widzew zakończył bez, bez pozycji medalowej, bez startu w pucharach i on dopiero wraca jesienią 1998 roku, no ale to jak już mówisz, już tam gdzieś to zainteresowanie jest nim mniejsze. On nawet ma takie dobre, dobre wejście w drużynę. Pamiętam, że strzelił gola Amice w rąk tam strzelił jeszcze, widzę, jakiegoś gola. Był taki wyjazdowy mecz w Pucharze Polski, wygany w dyskoboli wysoko, też strzelił gola. Tam jakieś asysty, wszyscy mówią, o, o, wraca do formy, że będzie wzmocnieniem. No ale to już okazało się, że to nie było to, chociaż w tym sezonie, który zakończyliśmy wicemistrzostwem, E, zaliczył 20 meczów i strzelił dwa gole w lidze, grał, do, grał w pierwszym składzie i był na przykład w tym meczu, który wieńczył ten, ten, ten sezon, który Widzew zakończył wicemistrzostwem, które dało nam grę o Ligę Mistrzów, bo wtedy Wisłek Kraków jako mistrza wykluczono za tamte te chuligańskie wybyki w meczu z Parma, no to on gał w tym ostatnim meczu, co tutaj w Derby Łodzi rozbiliśmy ŁKS 5-0, a gał 90 minut, no był tutaj, naprawdę na wiosnę był w kadrze Marka Dziuby, który był wtedy już ten rem Widzewa, był podstawowym zawodnikiem, tak, no ale no ale był już ligowcem, nie gwiazdą. No tak i niestety coś się, coś się kończy jesienią 1999 roku. Marek Citko zagrał wtedy w 16 meczach, dwóch w pucharze ligi i 14 w lidze, ale gola żadnego nie strzelił, że jakby nie robił tych liczb, tak? No i symboliczne, że tu się przewija właśnie wszędzie nazwa naszego ostatniego bywala. Bo on debiutował w Barwach Widzewa wchodząc z ławki w meczu z Pogonią Szczecin po kontuzji Wrócił właśnie we wrześniu 1990 roku też meczem tutaj domowym z Pogonią Szczecin i jego ostatnim oficjalnym występem w barwach Widzewa też był mecz no, z Pogonią Szczecin. To był 30 października 1999 roku, e, wszedł na pierwsze 45 minut, po przerwie zmienił go Tomasz Kiełbowicz i na tym się skończyła kariera ja Marka Citki w Widzewie jako piłkarza. Tak. To było łącznie we wszystkich rozgrywkach 105 meczów i 21 goli. No nie? Mówię o pucharach krajowych, europejskich. Później trafił lider. do Legii. No i tutaj zagościł dwa razy, no i to nie był mile witany na stadionie, o ile legia przyjeżdżała, to wtedy na przykład pod wodzą Tereba Franciszka smudy i smudę tutaj kibice Widzewa spod zegara witali no serdecznie, tak i go pozdrawiali, no to Marek citko był niemiłosiernie wygwizdywany, no i wyzywany. Tak mówię tak, naj najdelikatniej to od zdrajców, tak, no tak, tak to wyglądało. Co ciekawe, jako piłkarz Legi zagał przeciwko nam trzy mecze, to były prawie pełne występy, bo dwa razy po 90 minut, dwa 70 minut, no ale ani razu Legia wtedy nie wygrała. To był ten pierwszy mecz, co te słynne takie klasyki, co Legia przegrała 2 do 3 po dwóch golach Marcina Zająca, no i tym golu Darka Gęsiowa w 90 minucie. Citko wtedy był na boisku. To nasze ostatnie zwycięstwo z nim. Tak, a nie? potem był kolejny sezon 2-0, 2000-2001, dwa remisy po 0-0 i Marek Citko gał w obu meczach, no ale też nam gola nie strzelił. Legia, legia z nami nie wygrała no i, na tym, i to był ostatni też właśnie występy Marka Citko przeciwko Widzewowi na boisku tak Że tu się tu ostatni raz tu się pojawił w sierpniu 2000 roku z legią co było 0-0 na tym stadionie wystąpił przed łódzką publicznością no a potem to już było na no jak było tak był jakiś wyjazd do Izraela, nam epizod w jakimś klubie. Były był bo... wyjazd gra w Krakowi i Pielgrzymka do Watykanu, spotkanie z Janem tak, Pawłem tak, II. Tak, to też, prawda. I były też. I na koniec była przygoda z Polonią Warszawa i tutaj mam taką osobistą refleksję, bo mówisz, że czasami nawiązuje do swojej pseudo pseudobiografii. <laughs> Ale taka historia, jak pracowałem właśnie w gazecie w takim tygodniku piłkarskim, to gościłem na meczu. E... To, była, to, był, no, to był kwiecień 2007 roku, dawna druga liga, obecnie pierwsza i mecz odra o Polonia-Warszawa, remis 2 do 2 i on tam grał w tej Polonii-Warszawa. tak No i tam zakończył tą karierę chwilę później w maju 2007. Pamiętam, że tak właśnie patrzyłem na jego sentymentem, bo on w ogóle był rezerwowym w tym meczu. bo zgrywał. Tutaj dużo się gotuje do, do, do pierwszy skład jakiejś Polonii-Warszawa, mówimy o drugiej lidze, pojedynek świetniaków, a on tam gdzieś jest po prostu rezerwowym. No już wtedy był... Ponad 30-letnim zawodnikiem, tak? Wszedł z ławki i ostatni występ miał w ogóle jego ostatni mecz o punkty oficjalny, ligowy to w Miedź Legnica w 2007 roku w maju Polonia, Warszawa przegrała tam 0 do 4 wszedł tam na ostatni kwadrans meczu jako rezerwowy no i na tym się zakończyła boiskowa kariera Marka Citko no, w 2007 roku jako bo on jest z rocznie 74 czyli tam miał 33 lata bo on jest z marca tak? on ma urodziny w marcu więc no tak to się zakończyło jeśli mówimy o tę sportową, boiskową kawierę. No i tu chyba postawimy kropkę. Mamy prawie 45 minut rozmowy na temat może nie tyle starci widze w co bohatera. Może... No, mówiliśmy, że będziemy stawiać się postaci u... obok klubu. Ugryźć czasami tych, którzy bywali na wiosnę trochę inaczej, przez jakąś postać, jakieś zdarzenie. No, Marek Citko jest tutaj idealnym, jakby idealną postacią, jeśli chodzi o te dwa kluby. No, przyszedł do nas z Jagiellonii, Jagielonia go wychowała, tam nie zmarnowała jego talentu. na Widzew to wykorzystał. No, i ta kontuzja tylko to, to wszystko przekreśliła. Kto wie, jakby się to wszystko potoczyło. Możemy tylko gdybać. Marek Citko potem się zajmował wieloma rolami, powiedzmy na koniec tak, bo był przez moment nad właścicielem Wisły Kraków, współwłaścicielem, e, chyba teraz się bawi trochę, był też menadżerem, czy bawi się być jest tym menadżerem, czy nie, jest już tak, nie, nie wiem. To powiedzieć. Wiem, że był też menadżerem tam. Ale mieszka zawodników. na Pomorzu. Mieszka na Pomorzu, tak? No. tak. No i był tutaj powiedzmy, to też mogę, możemy powiedzieć, e, mieliśmy w... W 2021 roku, tak, na jesień te 25-lecie Ligi mistrzów, różne oficjalne uroczystości, odsłonić się tablicy. Marek citko był jednym z tych piłkarzy, którzy chętnie tu przyjechał, tak? I powiedzmy sobie, szczerze, był duszą towarzystwa, w takim zamkniętym spotkaniu tu w loży klubowej już po meczu, no to tryskał humorem i opowiedział wiele tutaj ciekawych anegdot, nawet nabijając się z siedzącego obok prezes Andrzeja Pawelca, z jego różnych obietnic. No i taki tam sobie dogryzali, ale tak z jajem to było z humorem dużo ciekawych historii, no. No widać, że może minęło, bo też miał taką niechęć przez moment do widzewa. Tak? Było coś takiego jak kibice go tutaj trochę wyzywali, no tam obrażali. No. Ale teraz widzę, że tutaj chyba tak przyjechał, tak jakby no, z, w dobrym nastroju. no, Bo gdyby, gdyby nie chciał, to by nie przyjechał. Tak? Więc, więc po latach tutaj wrócił na widzew no i to było bardzo ciekawe, interesujące spotkanie. No i definitywnie kończymy dzisiejszą widzewską podróż do przeszłości. Już najbliższy piątek widzę, zmierzy się z Jagiellonią na własnym stadionie. My zachęcamy Was do oglądania. No i cóż, widzimy się za tydzień. Tak jest. Do usłyszenia. Cześć. <ślesk>